Ten okaz pochłonął jakieś 5,5 roku mojego życia. Teraz wygląda jak śpiący dinozaur. To magia, że tak pięknie wyszedł. To wyjątkowy dinozaur, między innymi dlatego, że zachował się w trzech wymiarach wraz ze skórą. Ale czy zawiera detale, które zdradzą nam coś nowego? Zaproszono mnie do tego projektu, żebym pomógł to ustalić. Skoro skóra tak dobrze się zachowała, istniała kusząca możliwość poznania koloru skóry tego zwierzęcia. Kolory dinozaurów w książkach dla dzieci i programach dokumentalnych dobrano szacunkowo w oparciu o wygląd współczesnych zwierząt. Wiele dinozaurów jest ukazywanych w zielonych lub szarych barwach. Nie znamy kolorów wymarłych zwierząt, bo cząstki pigmentu się nie zachowują. Potrzeba wyjątkowych warunków dla przetrwania skóry i jeszcze lepszych, żeby zachowały się na niej jakiekolwiek ślady związków chemicznych. Oto fragment borealopelty. Ciemnoszary kolor to skamieniała skóra. Wysłaliśmy jej próbkę do analizy geochemicznej. Za pomocą spektrometrii mas mogliśmy sprawdzić, czy przetrwały w niej jakieś związki organiczne. Dadzą nam one informacje o pigmentach, które się w niej znajdowały. Ponad 5 lat od odnalezienia borealopelty byliśmy blisko ustalenia, czy skóra zachowała się na tyle, by móc poznać jej kolor. W końcu dostaliśmy wynik. Okazało się, że skóra zawiera powszechny związek organiczny benzotiazol, który jest produktem rozpadu czerwonawo-brązowego pigmentu feomelaniny. Ten kolor bardzo nas zaskoczył. Wcześniej czegoś takiego dokonano zaledwie w kilku przypadkach. Wspaniale było zobaczyć, jak te zwierzęta naprawdę wyglądały. Do rekonstrukcji prawie nie trzeba wyobraźni. To najlepiej zachowany opancerzony dinozaur na świecie, ponieważ spoczywał w dobrych warunkach na dnie morza. Ale pozostała ostatnia zagadka. Dziwna sytuacja. Zwierzę żyjące na lądzie zachowało się w dawnym morzu śródlądowym, daleko od dawnego wybrzeża. Co robiło na środku morza? Od pierwszego dnia prac w terenie widzieliśmy, że leżało do góry nogami. Uderzyło w dno z taką siłą, że zostawiło krater uderzeniowy. Pytanie, jak to się stało i dlaczego? Gdy duże zwierzęta umierają, bakterie natychmiast zaczynają trawić ich ciała, wypełniając je gazem, przez co się nadymają. Przez lata badałem, jak zwierzęta unoszą się w wodzie. Napisałem nawet specjalny program, który umożliwia umieszczenie ciała w wodzie i na podstawie danych fizycznych sprawdzenie, co się stanie. Spróbujmy z ciałem pełnym gazu. Widzimy, że traci stabilność i szybko się obraca do góry nogami. Tak jest za każdym razem. Ciało wypełnione gazem staje się bardzo lekkie i dzięki temu, unosząc się na wodzie, może pokonać dużą odległość. Nadyma się i pływa. Dryfujące ciało znalazło się na pełnym morzu, a gdy gazy się uwolniły, straciło pływalność i opadło na dno. Uderzyło z tak dużą energią, że wzbiło chmurę osadu, który szybko je przykrył. To odcięło je od powietrza i padlinożerców. Dlatego tak dobrze się zachowało.